Księga Ezdrasza, rozdział siódmy. Po tych wydarzeniach zapanowania panowania króla perskiego, wyruszył Ezdrasz, syn Serajasza, syna Asariasza, syna Hilkiasza, syna Szaluma, syna Sadoka, syna Achituba, Syna Amariasza, Syna Azariasza, syna Merajota, Syna Zachariasza, syna Uziego, syna Bukiego, syna Abiszui, syna Pinehasa, syna Eleazara, syna Arona, arcykapłana. Tenże Ezdrasz wyruszył z Babilonu, a był uczonym biegłym w zakonie mojżeszowym, który nadał Pan, Bóg Izraela. Ponieważ zaś była nad nim ręka Pana, Boga Jego, spełnił król każdą jego prośbę – Wyruszyli też z nim do Jeruzalemu niektórzy z synów izraelskich oraz z kapłanów i lewitów, śpiewaków, odźwiernych i sług świątynnych w siódmym roku panowania króla Artaxerxesa. A przybył on do Jeruzalemu w piątym miesiącu, był to siódmy rok panowania tego króla. Wyznaczył bowiem wymarsz z Babilonu na pierwszy dzień pierwszego miesiąca, a dotarł do Jeruzalemu Pierwszego dnia piątego miesiąca, jako że była nad nim dobrotliwa ręka Jego Boga. Ezdrasz bowiem postawił sobie za cel zbadać zakon pański i wprowadzić go w czyn oraz nauczać w Izraelu jego postanowień i praw. A to jest odpis listu, który król Artaxerxes dał Ezdraszowi, kapłanowi uczonemu biegłemu w treści przykazań pana i jego ustaw. Jakie nadał Izraelowi. Artaxerxes, król królów, przesyła Ezdraszowi, kapłanowi uczonemu w zakonie Boga Niebios, pozdrowienie. Postanowienie: Wydaję zarządzenie, którego mocą każdy, kto w moim królestwie jest z ludu izraelskiego, z jego kapłanów i Lewitów i pragnie pójść z Tobą do Jeruzalemu, niech idzie, ponieważ przez króla. I Jego siedmiu doradców zostałeś posłany, aby według zakonu Twego Boga, który masz w swojej ręce, zbadać sprawy Judei i Jeruzalemu, i aby zawieść tam srebro i złoto, które król i jego doradcy dobrowolnie ofiarowali Bogu Izraela, którego przybytek jest w Jeruzalemie. Jak również wszystko srebro i złoto, które otrzymasz w całej krainie Babilońskiej. Wraz z dobrowolnym darem od ludu i kapłanów, jaki złożą dla domu swego Boga w Jerozolimie. Następnie zakupisz za te pieniądze bezwłocznie woły, kozy i jagnięta, wraz z przynależnymi do nich ofiarami z pokarmów i spłynów i ofiarujesz je na ołtarzu świątyni waszego Boga w Jerozolimie. Co zaś ty i bracia twoi uznacie za dobre, aby uczynić zresztą srebra i złota, uczyńcie stosownie do woli waszego Boga. Naczynia zaś, które zostały ci przekazane do użytku w świątyni twojego Boga, oddaj przed Bogiem w Jerozolimie. Pozostałe zaś potrzeby świątyni twojego Boga, jakie wypadnie ci pokryć, pokryjesz ze skarbca królewskiego. Ja, Artaxerxes, król, Wydałem także wszystkim podskarbim zarzecza taki rozkaz: wszystko, czego ezdrasz kapłan uczony w zakonie Boga Niebios, od Was zażąda, ma być dokładnie wykonane. Aż do stu talentów srebra, stu korców pszenicy, stu baryłek wina i stu baryłek oliwy, soli zaś bez ograniczenia. Wszystko, co Bóg niebios każe. Niech będzie z ochotą dla domu Boga niebios wykonane, aby jego gniew nie rozgorzał przeciwko państwu króla i jego synów. Niech wam też będzie wiadome, że na żadnego z kapłanów, lewitów, śpiewaków, oddźwiernych, niewolników świątynnych i innych posługujących w tym domu Bożym nie wolno nakładać podatków, danin czy innych świadczeń. Ty zaś, Ezdraszu, Według mądrości, którą masz od Twego Boga, ustanów pisarzy i sędziów, którzy będą sprawować sądy nad całym ludem zarzecza, nad wszystkimi tymi, którzy znają zakon Twego Boga, a kto go nie zna, tego będziecie uczyć. Każdy zaś, kto zakonu Twego Boga i prawa królewskiego dokładnie nie wykona, niech będzie doraźnie skazany albo na śmierć, albo na wygnanie. Albo na grzywnę, albo na więzienie. Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg naszych Ojców, który tak natknął serce króla, aby w dostojeństwo ubrać świątynię Pana, która jest w Jeruzalemie, a do mnie przychylnie usposobił króla, Jego doradców i wszystkich możnych dostojników królewskich. To też ja, nabrawszy otuchy, że ręka Pana, mojego Boga była nade mną. Zebrałem naczelników z Izraela, aby wyruszyli ze mną.